Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net. Live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support, and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. Siema, siema. Wiem, że dziś miało być śmianie się ze zwierząt, ale w zamian będziemy się śmiać z jednego zwierzęcia. Ze zwierzęcia, które dosłownie zrobiłby wszystko dla wyświetleń. Mortalcio. Ja już nie wierzę w tego typa. Kilka sekund temu moja dziewczyna dokładnie przeczytała mój nick. Szczerze, wyrąbane mam na to, jak się wypowiada twój nick. Dla mnie jesteś żałosnym, bezwartościowym zwierzakiem. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego nasza anonimowa zebra jest idiotą, to zapraszam do oglądania. Jak zobaczyłem, że taka ameba jak ty na mnie nagrała filmik, to dosłownie się cieszyłem. Cieszyłem się, dlatego że przynajmniej mogę na twój idiotyzm odpowiedzieć. A Awieńcowi nie miałem co odpowiedzieć, przyznałem mu rację poprzez nienagrywanie filmów o dzieciach, pomimo tego, że ostatni film o dzieciaku, który znalazłem na YouTubie lub ktoś mi podesłał, był 23 grudnia w 2017. A więc nagrał filmik 23 marca 2018. W 2017 już sam stwierdziłem, że nagrywanie o dzieciach, które tego nie chcą, jest nie w porządku. Dlatego nagrywałem tylko o hejterach, którzy sami na fanpage'u mi pisali, że chcieliby, abym o nich nagrał. Oraz o Lady Asse, która nie jest dzieckiem po pierwsze, a po drugie nie pokazuje twarzy. Ale wróćmy do najmądrzejszego człowieka na świecie, Mortalcio. Ty, ale w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że Zebo ma koleżankę, która nagrała też Vanna Challenge. Oczywiście ja to nagrałem, więc nic do tego nie mam. Dziwne jest to, że on mnie nazywa rakiem, zjeb w trakcie tego filmiku jego, ale no o swojej koleżance, która to dawno już nagrała, jeszcze nie nagrał komentarzy. Czyżby Zebo zadawał się z rakami? Tak, zadaje się z rakiem. Znam Lurę prywatnie i nieraz na live'ach mówiłem, że to down oraz się śmiałem z jej kontentu. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, mój kontent jest dla beki. Tak jak piszę w opisie, nie bierz niczego na poważnie. Dlatego gdy o kimś nagrywam, to nie oznacza, że od razu nienawidzę tej osoby. Witamy w YouTubie. Dwójne standardy. Zebo, jeżeli ty mówisz, że ja mam bardzo zły kontent i ci się nie podoba, ale jednak ludzie to oglądają, to jaki ty masz kontent, jeżeli ty opierasz swój kontent na takich osobach? Oglądasz to samo? Oglądasz to na swoich filmikach? Ja mam kontent, gdzie się śmieję z debili takich jak ty. Lepsze to niż udawanie debila na YouTubie oraz używanie swojej dziewczyny dla wyświetleń. Nie dość, że podbijasz statystyki, to krytykujesz ten kontent. Jesteś bardzo ciekawą osobą w internecie, ponieważ nagrywasz coś, co jest tak naprawdę stuprocentowo oparte na kogoś kreatywności lub na kogoś ciężkiej pracy. Ty i kreatywność, ty i ciężka praca, ale filmy typu jeden kill, jedno ubranie z dziewczyną lub ignorowanie mojej dziewczyny przez 24h muszą być ciężką pracą oraz kreatywnym pomysłem. Hiszy dosłownie każdy twój film i jest podrypany za beryki i z twoją dziewczyną. Bo gdy próbujesz robić coś serio oryginalnego, to ci nie wychodzi. Ty biedna podrubo friza. A ty sobie siedniesz przed mikrofonem i nagrasz o tym filmie, gdzie to komentujesz. Może skomentujmy twój kanał, o kurde, same komentarze i wideo. Nagrał filmik Let's Play i to nie jeden. 30 tysięcy wyświetleń, 50 tysięcy wyświetleń. Czyżby Zeba nikt nie chciał oglądać? Bo nie jest interesującą osobą, tylko umie krytykować innych, a nic interesującego nie umie sam zrobić? Te filmy to są sponsorowane odcinki z gry na kanale Komentery, gdzie wkładam mało, a wyciągam bardzo dużo. Także mogę się w jakiś sposób kontaktować z widzami, pograć sobie z nimi, bo dla mnie widzowie to nie tylko cyfry, tak jak dla ciebie. A widzowie, którzy na to klikają, czyli jak ty mówiłeś 30 do 50 tysięcy osób, to i tak duża ilość dla mnie. Dlatego bardzo ich szanuję oraz dziękuję za to, że mnie wspieracie. Za to ty masz wyjebane na swoich widzów, dlatego wsadzasz jak najwięcej reklam, ile możesz. Na tym filmie, który teraz oglądam, dałeś aż 11 reklam. Co, rząd angielski ci daje za mało benefitów za bycie bezrobotnym? Ale o tym za chwilę. W czym wy się będziecie kąpać? Wannie? Wannie, ale w czym? Pomyślmy, w czym będziecie się kąpać. Może w tym, co pisze w tytule. Dobra, Zebo, pogadajmy poważnie, ponieważ ewidentnie znowu udajesz debila, gdzie jak jesteś youtuberem, dobrze wiesz, że komentarze podbijają statystyki. Chwilę potem ty prosisz o komentarz. Widzowie, wy też macie 3 sekundy, aby napisać, co pisze w moim tytule. Bo dobrze o tym wiesz. Wiktoria powiedziała to prześmiewczo, przyspieszając ton głosu i zmieniając wydźwięk wypowiedzi, podkreśliła satyrę, a ty dalej nie rozumiesz, że to była satyra, nagrywając komentarze na YouTube'a? Tak, wiem, że powiedziała, aby podbić komentarze, dlatego ja powiedziałem satyrycznie, aby widzowie zrobili to samo pod moim filmem. Po prostu sądzę, że to jest głupi pomysł na podbijanie statystyk, ale no w sumie cały twój kanał to jest jedno wielkie bagno głupoty oraz idiotyzmu, więc co się dziwić. Ale beka! O, to jest takie śmieszne. Wow, spowolnienie!
Zebo, idź do kabaretu, masz takie dobre żarty. Ale to była satyra. Ty mówisz mi, że ja nie wiem, co to satyra. Ale ty mówisz mi, że mam doskonałe żarty? Popatrzmy na twoje żarty. Kolego, w ogóle może jak na początku mówiłeś... Sobie siedzieliście w łazience na przykład, na dwójce. Tak sobie patrzycie na tą wannę i sobie myślicie, kurde. Idź na tą dwójkę, znowu popatrz na tą wannę. I może rozmyślisz skorzystanie z niej, bo widać, że no, jednak nie dbasz o higienę. Słyszeliście? To powiedział, że się nie myje, ale beka! 7000 łapek w górę, kolejny odcinek serii Kąpiemy się w wannie, mam dużo pomysłów! Ja też mam dużo pomysłów! Następny odcinek we wannie zrób najlepiej z domestosem, tak, pełna wanna domestosu i najlepiej też spróbuj, bo to, bo podobno lepszy jest z wanny. Powiecie, żarty z zabicia się, Gargamel, nie było to modne 2 lata temu. Domestos i te sprawy, kumacie komedię, kurde. bo pranki, dupie. bo wiecie, wcale nie było to modne 2 lata temu, ale hipokryta. No, it's only prank, bro. It's prank, bro! A po Marcinie Dubielu w sumie to nic nie musi mieć. Wystarczy, że jest dzieckiem Marcina Dubiela i no i tyle wystarczy. Po raz kolejny IQ naszego protagonisty w tym filmiku nie wyrabia i nie rozumie, że i tak samo jak on, ja cisnę bekę z tych osób, ponieważ użyłeś mema, który jest totalnie bezbekowy, tak jak cały twój kanał. Mówiłeś mi, że używam starych memów, a sam twierdzisz, że używasz memy Marcina Dubiela, które są tak cringe'owe jak twój głos. O twoim IQ to w ogóle nie warto wspominać. It's prank, bro! Tylko po to, że nie masz o kim nagrać, więc czepia się jednej z pierwszych osób, którą znajdziesz na YouTubie, jeszcze dokładniej nie sprawdzając informacji o tej osobie. Muszę sprawdzać informacje o tobie. Jak już wspominałem, dla mnie jesteś nikim. Po prostu jak widzę tytuł, kąpiel w największej herbacie na świecie, oraz miniaturkę, gdzie ktoś używa swojej prawie nagiej dziewczyny dla wyświetleń, to oczywiście, że obejrzę ten film, bez szukania jakichś informacji o tobie. Wystarczy mi to, że jesteś dzbanem, który udaje bez mózga na YouTubie, ale z tego filmu widzę, że nie udajesz bez mózga, tylko serio jesteś bez mózgiem. I wsadza swoje brudne ciało do wanny pełnej herbaty, potem to pije dla wyświetleń. Dosłownie prosiłeś się o pośmianie się z twojego idiotyzmu. Czego mogę się spodziewać po typie, który ma dalej PL w niku? Chyba jest 2011. Idę ubijać Metiny. Następny słaby diss w moją stronę, ale czego się po nim spodziewać? Ale już ci bez mózgu tłumaczę, dlaczego PL. PL reprezentuje Polskę, jak mogła się domyślić, ale w sumie nie, bo z twoim IQ to wątpię, że to skumałeś. Ale Polacy mają taki stereotyp, że czepiają się wszystkiego. Dlatego postać Zebo PL czepia się wszystkiego. Proste. Jesteś po prostu chujowy, tak jak te twoje clickbaity. W ogóle zastanawiam się, czy rozumiesz, co znaczy słowo clickbait. Używanie w miniaturce 3 razy tego samego zdjęcia dziewczyny, która prawie pokazuje cycki w miniaturce, to jest clickbait. Pisanie w tytule oraz w miniaturce kupiła Gucci, gdy tego nie zrobiła, to jest clickbait. W miniaturce robienie tak, żeby wyglądało, jakby twoja dziewczyna była we wannie naga, a nie była. To jest clickbait, dlatego... Jesteś po prostu chujowy, tak jak te twoje clickbaity. Ale nie powiem, twoi rodzice muszą być naprawdę dumni z tego, że rzuciłeś pracę, żeby zostać youtuberem, żeby nagrywać taki film. Dobrze, że pytasz, jak widzisz, jestem już na nowym mieszkanku, jeszcze tu nigdy nie nagrywałem. Wszystko tutaj mamy nowe, w wieku 19-18 lat jak ma moja dziewczyna, to myślę, że rodzice są dumni, że mogę sobie zafinansować całe mieszkanie, kupić sobie meble nowe i utrzymywać się z pasji. No ja wiem, na pewno musi być fajnie się utrzymywać ze zasiłków dla bezrobotnych w Anglii. Bardzo podziwiam, bo z twojego kanału jedyne co mogłeś kupić sobie, to jedną sofę najtańszą z Ikei miesięcznie. Gdybym ja miał kanał, gdzie muszę polegać na utrzymywaniu związku z jakąś dziewczyną, aby mi wyświetlenia nie spadały, to na pewno bym nie rzucił pracy, no ale cóż, pieniążki od rządu angielskiego są, za bycie bezrobotnym, to można się bawić w YouTube. Taka, trochę mi niedobrze jak to piję, chyba przez 6 kilo cukru. Albo przez grzybice na palcach. Grzybice palców, na serio. Tak jak mówiłem wcześniej, ja myję się, jestem czysty, nie mam żadnej grzybicy. On tą grzybicę wziął na serio i teraz się tłumaczy, że nie ma grzybicy. Jezus, ale on jest pusty. Tak, dokładnie, ludzie, do tego dożyliśmy. Dożyliśmy do tego, że gościu sobie nagrywa na YouTubie, jak jest we wannie pełnej herbaty. Dlatego kosmici zapraszam, normalnie mamy tak zarąbistą planetę. Doszliśmy do tego momentu, gdzie gość siedzi przed mikrofonem i komentuje gościa, który siedzi w wannie. No właśnie, leżysz we wannie, ale wannie pełnej herbaty. No nie mówcie, że to nie jest największa głupota, jaką widzieliście na YouTubach przez ostatni tydzień. A no, niestety mam prawo do oglądania i mówienia swojego zdania o różnych filmikach na YouTubie i tego mi nie odbierzesz. Tak samo jak ty masz prawo z wanny zrobić sobie filiżankę do herbaty i potem do tego wskoczyć z dziewczyną. Jezus, ale to jest rak. Chcecie zobaczyć wieloryba?
A chcecie zobaczyć z... A chcecie zobaczyć pajaca, który się o wszystko czepia i nie ma własnego kontentu, a jak już ma własny kontent, to robi 100 razy mniejsze wyświetlenia? A czekajcie, jeszcze się wstydzi pokazać twarz. Nie wstydzę się, po prostu sądzę, że pokazanie twarzy postaci Zebo.pl zniszczy całą magię osoby, która jest anonimowa i się śmieje z debili na internecie, takich jak ty. Jakbyś nie wiedział, jakbyś zrobił większy research, śmieję się, że Wiktoria powiedziała nice. Pomyślała płaszczyznę z językiem angielskim. Jakbyś nie wiedział, obydwoje mieszkamy w Anglii i zdarza nam się czasami pomylić, użyć języka, którego używamy w Anglii non-stop, czyli języka angielskiego, bo nie wiem, czy jesteś inteligentny, czy nie jesteś inteligentny, więc wolę ci wszystko tłumaczyć. I pomyliła się po prostu, może jej zabrakło słowa, mieszkamy, ja tu mieszkam już prawie 10 lat, ona mieszka tu 6 lat, więc... Jesteś dosłownie imbecylem. Pomijając fakt, że ja mieszkam w Anglii już od ponad 13 lat, to nie sądzisz, że Polacy i tak używają słowa nice? To jest chyba bardziej popularne słowo niż dziękuję w Polsce. Dlatego nie śmiałem się, Amebo, z tego, że mówi źle nice. What the fuck? Czasem jak słyszę to, co mówisz, to aż się czuję źle z tym, że odpowiadam ci na ten film. Jakbym znów nagrywał o dzieciach. To jest takie śmieszne, że się jej coś pomyliło, wow, bo kurde Zebo, masz dobre poczucie humoru. Ja bym tak mogła codziennie, ja lubię herbatę. Ja bym mogła tak codziennie się kąpać w herbacie, no. Jezus, co ja oglądam? Ale beka, bo jak ktoś mówi, że lubi pizzę i je codziennie pizzę, to też jest to takie śmieszne. I nie wiem, ile ty masz lat, ale zgaduję, że ponad 20 i wiesz, że ludzie lubią inne rzeczy, a to było po prostu coś nowego, co nigdy nie zrobiła. Nie, mam mniej niż 20 lat, ale ogólnie zauważyłem, że ten człowiek jest bez jakiegokolwiek charakteru, jest taki bezwartościowy, taki bez uczuć. Nie dziwię się, że musi nagrywać z dziewczyną filmiki, aby nabijać sobie wyświetlenia. Poza tym, klaunie, śmiałem się z tego dlatego, że nie codziennie się widzi debila wraz ze swoją dziewczyną, który wchodzi do wanny, napełnia ją herbatą i się cieszy. A potem jego dziewczyna mówi, że mogłaby tak codziennie, a ty porównujesz to do tego, że ktoś mówi, że pizza jest dobra. Jezus, ale dał. Mi się tu mega podoba. O. Ale beka, bo cytrynę, kurde, ścisnęła mu na siusiaka. Ale beka! A, słyszeliście to? Ale beka! Bo seks! O. Ale ten fragment podsumowuje waszą ulubioną, anonimową zebrę. Wiktoria nie zrobiła tego, bo wyścisła mi na siusiaka seks i te sprawy. Ja mam 19 lat, mam dziewczynę. I nie bawią mnie żarty o seksie. Co ty mówisz? Nie bawią mnie żarty o seksie. O! Dupa! Nie bawią mnie żarty o seksie. Widzicie, dlatego mówiłem, że się cieszyłem, że on nagrał odpowiedź, bo on dosłownie przez połowę filmu, no większość filmu, jedzie sam siebie. Myślę, że jestem na tyle dojrzały, że się sam wyprowadziłem i mogę sam o siebie zadbać i... Nie, to, że kupiłeś sobie najtańszą kanapę w Ikei za miesięczną wypłatę z YouTube, to nie jest dbanie o siebie sam. Rząd angielski ci pomaga. Darmo zjadzie. Lew, to ja się zanurzyłem i dlatego zrobiłem taki odgłos. I jakbyś puścił sekundę dalej, jak ona wyciskła tą cytrynę, to jest śmieszne, ale ja mówię, że uważaj, bo po prostu to wytrysło nad ścianę i... Ściany by się ubrudziły. Nie no, już tracę pomału słowa do tego typka. Gościu jest we wannie, prawda? Dookoła wanny co jest? Płytki na ścianach. A teraz mówi, że bał się, że będą zacieki na ścianach. A tam są płytki. Nie wiem, czy serio jest taki głupi, ale płytkę wystarczy przetrzeć i gitara, to nie farba. Herbatą, by potem były zacieki i by było brzydko. Ale widać, że właśnie miniaturka przyciągnęła Zebo, żeby nagrać na ten filmik, ponieważ jest małym zboczuszkiem. Nie, ale wiesz, co mnie przyciągnęło tak naprawdę, żeby nagrać ten film? Twój brak inteligencji, jesteś dosłownym zerem. Nagrałem w sumie teraz odpowiedź, żeby przy okazji wspomnieć o filmiku A więc. Ale twój brak jakiegokolwiek charakteru, postaci, jesteś dosłownym, zwykłym, pustym człowiekiem, który bez używania dziewczyny na filmikach jako clickbait nie potrafi uzyskać więcej niż 20 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że ta desperacka próba wybicia się poprzez gówno burzę bardziej cię ściągnie na dno, a nie podbuduje. Ale dla was, widzowie, mam specjalną, limitowaną ofertę. Zostawcie lajka w tym właśnie momencie, a dostaniecie własną, prywatną, tylko waszą dziewczynę, którą będziecie mogli używać dla wyświetleń na YouTubie, tak jak Marcolo, czy jak mu tam było. Naprawdę, to nie jest skam. Zostawcie lajka w tym właśnie momencie, a będziecie mogli używać swoją dziewczynę do jakichkolwiek clickbaitowych miniatur oraz tytułów, jakie będziecie mogli sobie wymyślić. Ale naprawdę, to nie jest skam. Zaufaj mi. Serio.
ze mną są ziomki. Ludzie mi mówią dorośli, bo patrzę na dupy jak kombi. Ludzie zmieniają się kiedy do życia i wchodzą pieniążki. Ja siedzę ze w knajpie i zamawiam fondy. Nie jestem raper, bo jestem blondy. Znowu piszę te zwrotki, bo na koncie chcę mieć same plotki.